Tak się jakoś przyjęło, że zazwyczaj seryjny morderca posiada swój specjalny pseudonim. Możliwe, że przerażająca ksywa jest sposobem dla mediów, aby łatwiej przyciągnąć odbiorcę. A może po prostu ludzie szybciej identyfikują danego zbrodniarza z pseudonimem niż z jego imieniem i nazwiskiem. Niektórzy mordercy swój medialny przydomek zawdzięczali przez swój styl ubioru, inni przez nazwę kryptonimu milicyjnej sprawy, a jeszcze inni przez nazwę broni, jaką się posługiwali. Jednak bardzo często w Polsce seryjny morderca nazywany był wampirem. Sprawdziłem słownikową definicję tego słowa i jak widać, trzecia pozycja mówi nam, że wampir to seryjny morderca napadający zwłaszcza na kobiety i zabijający je w okrutny sposób. Rzeczywiście, polscy mordercy, którzy nosili ten przydomek, atakowali w bestialski sposób i głównie kobiety. Oto sylwetki prawdziwych i przerażających wampirów z Polski. Wampir z Bytowa, czyli Leszek Pękalski. Ten morderca skazany za jedno zabójstwo otwiera zestawienie, lecz równie dobrze mógłby je zamykać. Przez media uznawany jest za seryjnego mordercę, pomimo tego, że udowodniono mu zabójstwo tylko jednej kobiety. Nieoficjalnie mówi się, że mógł zabić znacznie więcej osób. Przyznał się nawet do popełnienia kilkudziesięciu zabójstw. Żaden inny polski morderca nie ma na swoim koncie takiej liczby ofiar. Trzeba jednak pamiętać, że wampir z Bytowa jest upośledzony umysłowo, tak więc część jego zeznań mogła być tylko fantazją. Leszek Pękalski wychował się w domu dziecka. Był lekko upośledzony, jednak nie przeszkadzało mu to, aby pracować i podróżować. Przed aresztowaniem odwiedzał różne miasta. Później przyznał się śledczym, że w tych miejscach zabijał niewinne, przypadkowe kobiety. Podczas śledztwa bardzo chętnie współpracował. O swoich czynach opowiadał bardzo dokładnie i bez żadnych zahamowań. Możliwe, że policja chciała zamknąć niewykryte sprawy, sugerując Pękalskiemu, w jaki sposób ma zeznawać. Czasami jego opowieści kompletnie mijały się z prawdą, a w innych przypadkach przedstawiał, i to z dużą dokładnością, o szczegółach zbrodni, które mogłyby sugerować, że to on jest sprawcą. Rzadko dochodzi do sytuacji, w których oskarżony tak ochoczo przyznaje się do wielu niewyjaśnionych zabójstw. Wygląda jednak na to, że była to tylko jego fantazja, ponieważ nie udało mu się udowodnić wszystkich czynów, do których się przyznawał i poszedł siedzieć tylko za jedno zabójstwo. Jego ofiarą była 17-letnia Sylwia. Pękalski poznał dziewczynę, gdy ta odbywała praktyki w sklepie spożywczym w Bytowie. Prosił o jedzenie. Młodziutka kasjerka litowała się nad chorym umysłowo wampirem, nie widząc w nim żadnego zagrożenia. W miarę swoich możliwości pomagała mu. W czerwcu 1992 roku spotkali się w lesie. Dziewczyna po pracy przyniosła mu jedzenie. W pewnym momencie Pękalski zapytał się, czy zostanie jego żoną. Musiało to wzbudzić u niej niepokój, ponieważ zaczęła uciekać. Jednak wampir złapał ją, wpadł w szał i zaczął dusić. Później zaspokoił swoje seksualne żądze, a martwą dziewczynę zostawił w lesie. Znalezienie małżonki było dla niego bardzo ważne. Można wręcz powiedzieć, że miał na tym punkcie obsesję. Jednak jako upośledzony chłopak był odtrącany przez płeć piękną. Za zabójstwo, któremu udowodniono, skazany został na 25 lat więzienia. Niedługo zasądzona kara skończy się. Nie wiadomo jeszcze, czy mężczyzna wyjdzie wtedy na wolność, czy może trafi do specjalnego ośrodka. Wampir z Krakowa. Na swoim koncie ma dwie ofiary, jednak możemy być pewni, że gdyby nie doszło do jego schwytania, to życie straciłoby znacznie więcej osób. Atakował w Krakowie w latach 60. Polował na kobiety oraz dzieci. W tym czasie w całym mieście wybuchła wielka psychoza strachu. Wszyscy bali się grasującego wampira, ale nikt nie podejrzewał, że może być nim grzecznie wyglądający młody chłopiec. Karol Kot wywodził się z inteligentnej rodziny. W szkole uznawany był za ucznia przeciętnego, ale niezwykle ambitnego. Jednak już od najmłodszych lat przejawiał osobliwe skłonności. Jako dziecko podczas spędzanych na wsi wakacji wymykał się do pobliskiej rzeźni, tam oglądał zabijanie zwierząt, a nawet pił świeżo spuszczoną krew. Kilka lat później pojawiła się jego fascynacja bronią, a szczególnie nożami.
Aby skuteczniej zadawać śmiertelne ciosy, w wolnych chwilach uczył się o anatomii człowieka. Próbował zabić przynajmniej 12 razy. Niestety dwie próby okazały się śmiertelne. Pierwszą ofiarą była 78-letnia kobieta, która zaatakowana została w kościele. Kilka ciosów nożem w plecy. Ciężko ranna staruszka została przewieziona do szpitala. Niestety nie udało się jej uratować. Przed śmiercią zdążyła jeszcze powiedzieć, że sprawcą był młody chłopiec. W Krakowie zaczęła panować prawdziwa psychoza strachu. Wiedząc, że morderca atakuje nożem od tyłu, wystraszone kobiety zaczęły przyczepiać sobie do pleców kawałki blachy albo pokrywki od garnków, które miały chronić przed atakiem nożownika. Jednak kolejną ofiarą wampira nie była kobieta, ale nieświadomy zagrożenia 11-letni chłopiec. Wampir zadał mu 11 ciosów nożem. Dziecko zmarło. 2 miesiące później Karol Kot ponownie zaatakował dziecko. Tym razem 7-letnia dziewczynka przeżyła. Karol oprócz atakowania nożem próbował jeszcze zabójstwa przez otrucie. Dosypywał truciznę w restauracjach, a także częstował zatrutymi produktami swoich znajomych. Nie wiadomo, ile osób jeszcze by zabił, gdyby nie jego znajoma, która powiadomiła organy ścigania. Chłopak groził jej śmiercią. Początkowo wzięła to jako żart, lecz gdy opowiedział jej o swoich zbrodniach, zdecydowała się zgłosić sprawę na milicję. Karol Kot oskarżony został o zamordowanie 2 osób oraz 10 prób zabójstwa. Skazany został na karę śmierci. W momencie wykonywania wyroku miał zaledwie 22 lata. Wampir z Bytomia. Joachim Knychała działał w latach 1974-1982. W tym czasie zamordował 5 młodych kobiet. Śmiertelne ofiary znajdowane zostały w pobliżu górnośląskiej linii tramwajowej numer 6. Dlatego grupa operacyjna zajmująca się tą sprawą nosiła kryptonim Szóstka. Jednak znalezienie zabójcy nie było prostym zadaniem. Na co dzień wampir wiódł przykładne życie. Miał żonę oraz 2 dzieci. Pracował jako cieśla oraz górnik w kopalni. Nikt z jego otoczenia nie przypuszczał, że to on jest odpowiedzialny za śmierć niewinnych kobiet. Zabijał z motywów seksualnych, a tacy sprawcy są niezwykle trudni do namierzenia, ponieważ zazwyczaj napadają na zupełnie przypadkowe osoby. Tak właśnie było w jego przypadku. Niektórym zaatakowanych kobiet udało się przeżyć. Na podstawie ich zeznań stworzono portrety pamięciowe, a także model trójwymiarowy sprawcy, co na tamte czasy było bardzo nowatorskim rozwiązaniem. Co więcej, specjalnie przygotowany manekin miał na sobie taki sam ubiór, jak poszukiwany zabójca w momencie wcześniejszych ataków. Jednak działania te nie przynosiły rezultatów. W międzyczasie doszło również do ataku na 2 małe dziewczynki. Jedna z nich nie przeżyła. Początkowo śledczy nie wiązali tego zdarzenia z wcześniejszymi zabójstwami. Założono nową grupę operacyjną o kryptonimie Frankenstein. Jednak z czasem okazało się, że sprawcą tej zbrodni może być poszukiwany zabójca ze sprawy o kryptonimie Szóstka. Knychała w przeszłości był karany za gwałt. W związku z tym znalazł się na milicyjnej liście podejrzanych. Jednak szybko został wypuszczony, ponieważ miał żelazne alibi. Później dokonał jeszcze jednego, ostatniego już zabójstwa. Ofiarą była jego szwagierka. Co ciekawe, najpierw zabił, a później sam zgłosił sprawę na milicję, sugerując, że śmierć nastąpiła w wyniku nieszczęśliwego wypadku. To dowód na to, jak bardzo czuł się bezkarny. Sekcja zwłok wykazała jednak, że kobieta zginęła od uderzenia w głowę i w jej śmierć zaangażowane były osoby trzecie. Knychała został zatrzymany. Tym razem nie było już wątpliwości, że to on jest poszukiwanym wampirem. Do domu jaki wszedłeś, że nie zauważyłam, Achim. Co ja wtedy robiłam? I myśmy, cholera, nikt nie poznał w domu, no i oni. Pozostawała jeszcze kwestia wcześniejszego żelaznego alibi. W czasie, w którym dochodziło do niektórych zbrodni, Knychała przebywał w swoim miejscu pracy, czyli w kopalni, kilkaset metrów pod ziemią. Okazało się, że w zamian za wyrobione nadgodziny otrzymywał nieformalne, wolne dniówki. Nie było to jednak odnotowane. Oficjalnie więc przebywał w kopalni, a w rzeczywistości wychodził na polowanie. Tylko to uniemożliwiło jego wcześniejsze schwytanie. Wszystko, co ja wyrządziłem, to jedną karę. I to karę najwyższą, która jest przewidziana właśnie z tego danego artykułu, z którego ja będę sądzony. Wampir z Bytomia skazany został w 1984 roku. Wyrok mógł być oczywiście tylko jeden, czyli najwyższy, jakie przewidywało ówczesne prawo. Kara śmierci.
No i że ja cię nie umiałam rozszyfrować, Achim. Jak to możliwe? Jak to możliwe? Wampir z Łowicza. Tadeusz Einstein w latach 30. ubiegłego wieku zabił 7 dziewcząt. Był dzieckiem poczętym w wyniku gwałtu. Po złapaniu wyjaśniał, że zabijał, bo chciał zemścić się za krzywdę wyrządzoną kiedyś matce. Gdy miał kilka lat, trafił do domu dziecka, jednak jako nastolatek uciekł z placówki. W 1933 roku przyjechał do Łowicza i zaczął mordować. Swoje ofiary uderzał żelaznym kołkiem lub kamieniem w głowę. Gdy dziewczyny traciły przytomność, gwałcił je i zabijał. Wszystkie jego ofiary miały zmasakrowane twarze. W końcu jednak wpadł. Sąd wymierzył mu karę 15 lat więzienia. Za okoliczność łagodzącą uznano jego moralne zaniedbanie. Jest to więc wampir z naszego zestawienia, który skazany został na najniższą karę. Nie mamy jednak informacji, co działo się z nim później. Nie wiemy nawet kiedy, gdzie, ani w jakich okolicznościach zmarł, ani czy dożył do końca zasądzonej kary. Wampir z Gałkówka, czyli Stanisław Modzelewski. Zaczął zabijać w latach 50. ubiegłego wieku. Za sprawą jego ataków łącznie życie straciło 7 kobiet, a kilka innych cudem uniknęło śmierci. Każda ze zbrodni odbywała się w podobny sposób. Wampir wybierał odludne miejsca, czekał na swoje ofiary w lasach, w pobliżu torów i na bocznych, słabo uczęszczanych ścieżkach. Zawsze miał ze sobą narzędzie zbrodni, czyli drut, sznurek lub kabel elektryczny. Gdy znalazł już samotnie idącą kobietę, rzucał się na nią lub obezwładniał ją ciosem w głowę. Później krępował jej ręce, zdzierał ciuchy i bił do samej krwi. Czasami kazał nawet na głos liczyć zadawane przez siebie uderzenia. Robił to, aby zaspokoić swoje seksualne żądze. Upodlenie kobiety oraz jej biczowanie dawało mu upragnioną satysfakcję. Biegli orzekli, że był zdrowy psychicznie. Pomimo tego, że miał młodszą od siebie żonę, to jednak nie był zdolny do normalnego współżycia z kobietami. Zaspokojenie seksualne uzyskiwał poprzez zadawanie bólu swojej partnerce. Wszystkie z jego 7 śmiertelnych ofiar nosiły cechy tzw. mordu z lubieżności, a jest to szczytowa forma sadyzmu. Wpadł w ręce milicji w 1967 roku. Szybko okazało się, że jest również sprawcą wielu niewyjaśnionych zbrodni. Sąd skazał go na karę śmierci. Wampir z Zagłębia, czyli Zdzisław Marchwicki. Największy polski seryjny morderca. Jego proces wzbudził tak wiele kontrowersji, że do dziś wywołuje wielkie zainteresowanie i jest inspiracją dla wielu twórców. Działał w latach 1964-1970. W tym czasie zabił 14 kobiet. Zawsze atakował w podobny sposób. Zadawał mocne uderzenia tępym narzędziem w tył głowy. W sprawę zaangażowano najlepszych milicjantów z województwa katowickiego, a także zasięgano opinii u najwybitniejszych naukowców, którzy mogliby pomóc w znalezieniu sprawcy. Jednak przez długie lata milicja nie była w stanie złapać mordercy. Wielkie działania śledcze nie przynosiły rezultatu. Wszyscy bali się grasującego wampira. W końcu jednak, na początku lat 70. zatrzymano mężczyznę, któremu postawiono zarzuty. Był to Zdzisław Marchwicki, prosty i niewykształcony człowiek, który po długim i niezwykle kontrowersyjnym procesie skazany został na śmierć. Jednak wiele jest głosów za tym, że skazano wtedy niewinnego człowieka. Całkiem możliwe, że prawdziwy zbrodniarz uniknął kary. Mimo wszystko jest to wampir, który ma na swoim koncie największą liczbę śmiertelnych ofiar. Przedstawiłem przed chwilą sylwetki 6 polskich morderców, którzy w sumie zabili kilkadziesiąt niewinnych osób. Jednak polskich zabójców, którzy nosili przydomek wampir, jest więcej. Między innymi wampir z Olsztyna, który zabił 4-osobową rodzinę i znany jest ze swoich kontrowersyjnych wypowiedzi z programu Cela. Pan wie, że nazywają pana wampirem z Olsztyna. A ko to wiesi, niech nazywają, nawet nie wiadomo kto, co mnie to interesuje, jak mnie nazywają. Mnie to już tam teraz nie interesuje nic. Jest dla pana jakaś różnica, jak pan dźga nożem sarnę albo człowieka? Różnica. A to... To jest pytanie za 10 punktów, chyba. Różnica.
Jak może nie być różnicy, panie? Wyobrażasz pan sobie, że traktuje człowieka jak zwierzaka? Mieliśmy również wampira ze Świnoujścia, skazanego na dożywocie za zbrodnie, których dopuścił się na przełomie XX i XXI wieku. Wampir z Radomia odpowiedzialny za śmierć przynajmniej dwóch kobiet, jednak śledztwo w tej sprawie cały czas trwa. Lub wampir z Gliwic, czterokrotny zabójca, o którym głośno było za sprawą jego kontrowersyjnego przedwczesnego wyjścia na wolność. Morderca ten kilka miesięcy po wyjściu z więzienia dokonał kolejnej zbrodni. Jak sami widzicie, wampiry istnieją naprawdę, jednak te z rzeczywistości są znacznie bardziej przerażające niż te z fikcyjnego świata. Mam nadzieję, że są jeszcze osoby, które dotrwały do samego końca tego filmu, który jak dotąd jest najdłuższym materiałem na tym kanale. Korzystając z okazji, dziękuję za 20 tysięcy subskrypcji. Bardzo się cieszę, że nasze grono miłośników mrocznych i przerażających historii z każdym miesiącem rośnie.